Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 127 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami Psalmu 81. Radośnie śpiewajcie Bogu, naszej mocy. Wykrzykujcie Bogu Jakuba. Zacznijcie śpiew, i w bęben uderzcie, w harfę słodko dźwięczącą, i w lirę. Dmijcie wróg na nowiu, podczas pełni, w nasz Dzień Uroczysty. Bo to jest ustawa w Izraelu, przykazanie Boga Jakubowego. To prawo ustanowił on dla Józefa, gdy wyruszył on z ziemi egipskiej. Słyszę język nieznany. Uwolniłem od brzemienia jego barki, jego ręce porzuciły kosze. W ucisku wołałeś, a ja cię ratowałem. Odpowiedziałem ci z grzmiącej chmury. Doświadczyłem cię przy wodach Meriba. Słuchaj, mój ludu, chcę cię napomnieć. Obyś posłuchał mnie Izraelu. Nie będzie u ciebie Boga Cudzego. Cudzemu Bogu nie będziesz oddawał pokłonu. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Otwórz szeroko usta, aby mnie napełnił. Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu. Izrael nie był mi posłuszny. Pozostawiłem ich przeto twardości ich serca. Niech postępują według swych zamysłów. Gdyby mój lud mnie posłuchał, a Izrael kroczył moimi drogami, natychmiast zgniudłbym ich wrogów i obróciłbym rękę na ich przeciwników. Nienawidzący pana schlebialiby jemu, a czas ich kary trwałby na wieki. Jego zaś bym karmił najczystszą pszenicą i sycił miodem z opoki. Dziś rozpoczynamy lekturę kolejnej księgi Starego Testamentu, pierwszej księgi królewskiej. Rozdział pierwszy od wersetu pierwszego do rozdziału drugiego, wersetu jedenastego. Księga ta rozpoczyna się od ostatnich dni króla Dawida i przekazania jego tronu Salomonowi. Z biegiem czasu stary król Dawid tak się posunął w latach, że nie mógł się rozgrzać, choć okrywano go kocami. Wówczas powiedzieli mu jego słuzy: Trzeba, aby wyszukano panu memu królowi młodą dziewicę, a ona będzie przy królu czuwać i mieć o niego staranie. I będzie spała na twym łonie, a przez to ogrzewała pana mego króla. Szukano więc pięknej dziewczyny w całym kraju izraelskim, aż wreszcie znaleziono szunemitkę Abiszak i przyprowadzono ją do króla. Dziewczyna ta była nadzwyczaj piękna. Choć miała staranie o króla i obsługiwała go, król się do niej nie zbliżył. Wtedy Adoniasz, syn Hagity, zaczął się wynosić, mówiąc: Ja będę królować. Dlatego zaopatrzył się w rydwan jezdnych i pięćdziesięciu gońców, którzy go poprzedzali. Jego ojciec zaś nigdy go nie karcił, mówiąc, czemu tak uczyniłeś, gdyż był on nadzwyczajnej urody, a matka urodziła go po Absalomie. Adoniasz namówił Joaba, syna Serui, i kapłana Abiatara, aby mu pomagali. Ale ani kapłan Sadok, ani Benajasz, syn Jojady, ani prorok Natan, ani Simej, ani Rei, ani bohaterowie Dawida nie sprzyjali Adoniaszowi. Potem Adoniasz zabił na ofiarę owce, woły i tuczne cielce przy kamieniu Zohelet u źródła Rogel i zaprosił wszystkich swych braci, synów królewskich, oraz wszystkich ludzi z Judy, sługi króla. Lecz nie zaprosił proroka Natana ani Benajasza, ani bohaterów, ani swego brata Salomona. Wtedy Natan zapytał Batrzebę, matkę Salomona: Czy nie słyszałaś, że zaczął królować Adoniasz syn Hagity, a pan nasz Dawid o tym nie wie? Wobec tego działaj. Chcę ci dać radę, abyś ocaliła swoje życie i życie twego syna Salomona. Idź i wejdź do króla Dawida, wtedy powiesz mu: czy ty, panie mój, królu, nie przysiągłeś twej służebnicy, mówiąc: Twój syn Salomon będzie po mnie królował i on będzie zasiadał na moim tronie. Dlaczego więc króluje Adoniasz? Kiedy zaś jeszcze będziesz tam mówić z królem, ja za tobą wejdę i słowa twoje uzupełnię. Weszła więc Batrzeba do sypialni bardzo już podeszłego w latach króla w obecności szunemitki Abiszak, posługującej królowi. Następnie Batrzeba uklękła i oddała pokłon królowi, a król ją zapytał, czego chcesz. Wtedy odrzekła mu, panie mój, tyś po poprzysiągł twojej służebnicy na pana, boga twego. Salomon, twój syn, będzie królował po mnie i on będzie zasiadał na moim tronie. A oto teraz Adoniasz stał się królem. A ty, panie mój królu, nic o tym nie wiesz. Zabił on na ofiarę woły, tuczne cielce i mnóstwo owiec oraz zaprosił wszystkich synów królewskich, kapłana Abiatara i wodza wojska Joaba. Salomona zaś, sługi twego nie zaprosił. A tyś, panie mój, królem, na ciebie zwrócone są oczy całego Izraela, abyś im oznajmił, kto będzie zasiadać na tronie pana mego króla po nim. Kiedy przyjdzie czas, że król, mój pan, spocznie ze swymi przodkami, wtedy ja i mój syn Salomon będziemy uchodzili za winowajców. A oto, gdy jeszcze mówiła z królem, przyszedł prorok Natan. Natychmiast oznajmiono królowi mówiąc: Oto prorok Natan. I przyszedł on przed oblicze króla i oddał pokłon królowi aż do ziemi. Po czym przemówił: Panie mój królu. Ty zapewne rozkazałeś, Adoniasz będzie królował po mnie i on będzie zasiadał na moim tronie. Gdyż dziś poszedł i zabił na ofiarę woły, tuczne cielce i mnóstwo owiec, oraz zaprosił wszystkich synów królewskich, dowódców wojska, kapłana Abiatara. I oto oni jedzą i piją razem z nim, oraz mówią: Niech żyje król Adoniasz. A mnie, twego sługi, ani kapłana Sadoka, ani Benajasza syna Jojady, ani Salomona, twego sługi, nie zaprosił. Czy zwoli króla, mego pana, to się stało, a nie zawiadomiłeś twego sługi, kto będzie zasiadał na tronie pana mego króla po nim? Wówczas odezwał się król Dawid i rzekł: Zawołajcie mi Batrzebę. A kiedy weszła do króla i stanęła przed nim, przysiągł król tymi słowami. Na życie Pana, który wyratował mnie z wszelkiego utrapienia. Jak przysiągłem ci na Pana, Boga Izraela, mówiąc, że Salomon, Twój syn, będzie królował po mnie i on będzie zasiadał na moim tronie po mnie, tak właśnie dziś uczynię. Wtedy Batrzeba, paduszy twarzą do ziemi, oddała pokłon królowi oraz powiedziała: Niech żyje mój pan, król Dawid, na wieki. Potem król Dawid rozkazał: Przywołajcie do mnie kapłana Sadoka, proroka Natana i Benajasza, syna Jojady. Kiedy zaś weszli przed oblicze króla, wydał im król rozkaz: Weźcie ze sobą sługi waszego pana, a następnie posadźcie Salomona, mego syna, na moją własną mulicę i prowadźcie go do Gichonu. Potem niech go tam namaszczą kapłan Sadok i prorok Natan na króla nad Izraelem. Następnie zadmijcie wróg i wołajcie Niech żyje król Salomon Potem pójdźcie za nim On zaś przyszedłszy, zasiądzie na moim tronie I on będzie królował po mnie Bo ja rozkazałem, aby był wodzem nad Izraelem i nad Judą Na to Benajasz, syn Jojady, odrzekł królowi Amen, bodajby Pan Bóg to sprawił Jak był Jachwę z Panem moim, królem tak niech będzie z Salomonem i niech wywyższy jego tron ponad tron króla Dawida, mego pana. Poszedł więc kapłan Sadok i prorok Natan oraz Benajasz, syn Jojady, a także Keretyci i Peletyci i wsadziwszy Salomona na mulice króla Dawida, zaprowadzili go do Gichonu. Tam kapłan Sadok wziął róg oliwny z namiotu i namaścił Salomona. Wtedy zagrano na rogu, a cały lud zawołał: Niech żyje król Salomon! Potem cały lud wszedł za nim na górę przy dźwięku fletów, okazując radość tak wielką, że aż ziemia drżała od ich okrzyków. Usłyszał to Adoniarz oraz wszyscy zaproszeni, którzy z nim byli i właśnie przestali ucztować. Usłyszał też Joab dźwięk rogu i rzekł: Co znaczy ten zgiełk poruszonego miasta? Gdy on jeszcze mówił, oto przyszedł Jonatan, syn kapłana Abiatara. Wtedy rzekł Adoniasz: Wejdź, boś człowiek dzielny i dobrą wieść oznajmisz. Jonatan zaś odrzekł Adoniaszowi: Raczej nie. Nasz pan, król Dawid, ogłosił królem Salomona i posłał z nim król kapłana Sadoka, proroka Natana i Benajasza syna Jojady oraz Keretytów i Peletytów i wsadzili go na ulicę Królewską. Potem kapłan Sadok i prorok Natan namaścili go na króla w Gichonie. Stamtąd wchodzili na górę, radując się, i dlatego poruszyło się miasto, czego odgłos usłyszeliście. A także Salomon zasiadł już na tronie królestwa. Ponadto przyszli słudzy króla, aby błogosławić naszego pana, króla Dawida, mówiąc: Niech twój Bóg imię Salomona uczyni sławniejszym niż imię Twoje. I wywyższy jego tron ponad twój tron. Po czym król oddał pokłon na swoim łożu i również król tak rzekł: Błogosławiony Pan Bóg Izraela, który dał dziś moim oczom oglądać następcę zasiadającego na moim tronie. Zadrżeli więc ze strachu wszyscy zaproszeni przez Adoniasza. Wstali i każdy poszedł swoją drogą. Adoniasz też zląkł się Salomona. Powstał i poszedł, a następnie uchwycił za rogi ołtarza. Niebawem oznajmiono Salomonowi. Oto Adoniarz zląkł się króla Salomona i dlatego uchwycił za rogi ołtarza, mówiąc, Niech mi teraz król Salomon przysięgnie, że swego sługi nie każe zabić mieczem. Wówczas Salomon rzekł: Jeśli będzie uczciwy, nie spadnie mu włos z głowy. Ale jeśli znajdzie się w nim wina, to zginie. Następnie król Salomon posłał, aby go sprowadzono od ołtarza. Kiedy zaś przyszedł i oddał pokłon królowi Salomonowi, rzekł do niego Salomon: idź do swego domu. Kiedy zbliżył się czas śmierci Dawida, wtedy rozkazał swemu synowi Salomonowi, mówiąc: Ja wyruszam w drogę przeznaczoną ludziom na całej ziemi. Ty zaś bądź mocny i okaż się mężem będziesz strzegł zarządzeń Pana Boga twego idąc za jego wskazaniami przestrzegając jego praw poleceń i nakazów jak napisano w prawie Mojżesza aby ci się powiodło wszystko co zamierzysz i wszystko czym się zajmiesz a żeby też pan spełnił swą obietnicę którą mi dał mówiąc jeśli twoi synowie będą strzec swej drogi postępując wobec mnie szczerze z całego serca i z całej duszy to wtedy nie będzie ci odjęty mąż na tronie Izraela. Poza tym ty wiesz, co uczynił mi Joab, syn Serui, co uczynił dwom dowódcom wojska izraelskiego Abnerowi, synowi Nera i Amasie, synowi Jetera kiedy ich zabił i przelał krew w czasie pokoju, jak na wojnie i zbroczył tą krwią wojny swój pas na biodrach i sandały na nogach. Uczynisz więc według Twojej roztropności. I nie dozwolisz, aby w sędziwym wieku spokojnie stąpił do Szeolu. Synom zaś Barzillaja Gileadczyka okażesz łaskę, aby byli wśród Twoich stałowników, gdyż przyszli mi z pomocą w mojej ucieczce przed twym bratem Absalomem. Jest też przy Tobie Simei, syn Gery, Beniaminita z Bahurim. To On przeklinał mnie gwałtownie, gdy szedłem do Machanaim, ale potem zszedł na spotkanie ze mną nad Jordanem. Dlatego przysiągłem mu na pana, mówiąc: Nie zabiję cię mieczem. Ale ty nie darujesz mu, bo jesteś człowiekiem roztropnym i będziesz wiedział, jak z nim postąpić, abyś go posłał w sędziwym wieku krwawo do Szeolu. Potem Dawid spoczął ze swymi przodkami i został pochowany w mieście Dawidowym. A czas panowania Dawida nad Izraelem wynosił czterdzieści lat. W Hebronie panował siedem lat, a w Jerozolimie panował 33 lata. Dalszą działalność misyjną świętych Pawła i Barnaby w Ikonium i Listrze opisuje czternasty rozdział dziejów apostolskich. W Ikonium weszli tak samo do synagogi żydowskiej i przemawiali, także wielka liczba Żydów i pogan uwierzyła. Ale ci Żydzi, którzy nie uwierzyli, podburzyli i źle usposobili Pogan wobec braci. Pozostali tam dość długi czas i nauczali odważnie, ufni w Pana, który potwierdzał słowo swej łaski cudami i znakami dokonywanymi przez ich ręce. I podzielili się mieszkańcy miasta. Jedni byli z Żydami, a drudzy z apostołami. Gdy jednak dowiedzieli się, że poganie i Żydzi wraz ze swymi władzami zamierzają ich znieważyć i ukamienować, uciekli do miast Likaonii, do Listry i Derbe oraz w ich okolice i tam głosili Ewangelię. W Listrze mieszkał pewien człowiek o bezwładnych nogach, kaleka od urodzenia, który nigdy nie chodził. Słuchał on przemówienia Pawła. Ten spojrzał na niego uważnie, i widząc, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia, zawołał głośno: Stań prosto na nogach. A on zerwał się i zaczął chodzić. Na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły wołać po likaońsku. Bogowie przybrali postać ludzi i stąpili do nas. Barnabe nazywali Zeusem, a Pawła Hermesem, gdyż głównie on przemawiał. A kapłan Zeusa, którego świątynia była przed miastem, przywiódł przed bramę woły oraz przyniósł wieńce i chciał razem z tłumem złożyć ofiarę. Na wieść o tym, apostołowie Barnaba i Paweł rozdarli szaty i rzucili się w tłum, krzycząc: Ludzie, co wy robicie? My także jesteśmy ludźmi. Podobnie jak wy podlegamy cierpieniom. Nauczamy was, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich się znajduje. Pozwolił on w dawnych czasach, aby każdy naród chodził własnymi drogami, ale nie przestawał dawać o sobie świadectwa, czyniąc dobrze. Zsyłał wam deszcz z nieba i urodzajne lata. Karmił was i radością napełniał wasze serca. Tymi słowami ledwie powstrzymali tłumy od złożenia im ofiary. Tymczasem nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium. Podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe. W tym mieście głosili ewangelię i pozyskali wielu uczniów. Po czym wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochi, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Kiedy w każdym kościele, wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich panów, którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydję i przybyli do Pamfilii, głosili słowo w pergę. Zeszli do Attali, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył Poganom podwoje wiary. I dość długi czas spędzili wśród uczniów. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia Wrok. Do usłyszenia.